Niezależnie od tego, jakiego aparatu używasz, są tylko trzy rodzaje pomiaru światła, kiedy używasz światłomierza wbudowanego w aparat. Jest to tryb matrycowy, centralnie ważony i punktowy. O tym dzisiaj sobie opowiemy. Pod koniec tego filmu opowiem też o specjalnym sposobie kreatywnego podejścia do pomiaru światła. Więc zostańcie do końca tego odcinka. A przy okazji, jeżeli widzimy się tutaj po raz pierwszy, nazywam się Jacek Siwko, a to jest kanał Niezłe Aparaty, na którym opowiadam o fotografii, podpowiadam, jak robić lepsze zdjęcia, a także jak zarabiać na fotografii oraz dzięki niej. Więc jeżeli którykolwiek z tych tematów wydaje Ci się interesujący, proszę rozważ, dodanie subskrypcji. Zanim zaczniemy mierzyć światło, musimy uświadomić sobie, że są dwa typy światła, z którego korzysta każdy fotograf. Pierwszy typ światła, o którym mowa, to światło padające. Jeżeli w tej chwili zauważacie jakiekolwiek światło, które mam na twarzy, to to jest właśnie światło, które na mnie pada. Chyba to jest logiczne, najprostsze wytłumaczenie. Żeby zmierzyć to światło, fotografowie używają światłomierza, ale najczęściej to urządzenie spotykamy przy fotografii studyjnej. Ja też w swoich zdjęciach często wykorzystuję światło padające, ale o moim sposobie mierzenia światła opowiem za chwilę. Najpierw skupmy się na tych trybach mierzenia światła, o których wcześniej mówiłem. Sposoby pomiaru, o których w tej chwili będzie mowa, dotyczą innego rodzaju światła, a mianowicie światła odbitego. I mamy z nim do czynienia w zasadzie przez cały czas. W momencie, w którym podnosimy nasz aparat do oka, fotografujemy scenę, która jest oświetlona właśnie światłem odbitym. I niezależnie od tego, który tryb pomiaru wykorzystujemy w naszym aparacie, on mierzy właśnie to światło odbite od tych przedmiotów, które fotografujemy przedmiotów albo ludzi, czy danej konkretnej sceny. I mamy trzy tryby pomiaru światła. Tryb matrycowy, tak jak wspomniałem, to jest tryb, który oblicza średnią z całego obszaru zdjęcia. Czyli na przykład, jeżeli cokolwiek mamy w tej naszej ramce fotograficznej, w tym naszym prostokącie, no to wszystkie te czynniki są brane pod uwagę. I na przykład, jeżeli mamy jasne niebo albo ciemną ziemię na zdjęciu, to aparat, uśrednia sobie całą naszą ekspozycję, tak żeby były widoczne szczegóły i na Ziemi, i na tym naszym rzeczonym niebie. Ma to oczywiście związek z trójkątem ekspozycji, na którym składa się ISO, przysłona i czas ekspozycji. I niezależnie od warunków, w których fotografujemy, chodzi o to, żeby się pojawiły na naszym zdjęciu te przedmioty, czy ta scena, którą fotografujemy. Więc tryb matrycowy to jest taki kalkulator, który działa na całym obszarze zdjęcia i Dostarcza informacje, jakie muszą być te nasze ustawienia tego ISO, czasu i przysłony, żeby zdjęcie było prawidłowo, i tutaj stawiam duży cudzysów: prawidłowo naświetlone, dlatego że nie ma. Czegoś takiego jak prawidłowo naświetlone zdjęcie, jest tylko intencja, jaką ma fotograf w tym, jak chce pokazać daną scenę. Bo praktycznie każdą sytuację możemy pokazać na kilka sposobów i osiągniemy inny klimat na zdjęciu. Więc ta taka prawidłowa ekspozycja, oczywiście w cudzysłowie, to jest tylko taka, która będzie taką pozycją bezpieczną, takim czymś, co zarejestruje szczegóły właśnie w każdym obszarze zdjęcia, a nie zawsze jest to wskazane, bo na przykład czasami mamy skarpetki na podłodze, których wolelibyśmy nie pokazywać na fotografii. Ale zostawmy ten wątek poboczny. Drugim trybem pomiaru jest tryb centralnie ważony. I w tym trybie pomiaru nasz aparat liczy ekspozycję dla około 60% kadru. I jako ciekawostkę wam powiem, bo uznałem, że powinniście wiedzieć, że tryb centralnie ważony jest to coś, co jest pozostałością po fotografii analogowej, dlatego że aparaty analogowe, które były wyposażone w światłomierz, który mierzył światło odbite, które wpadało przez obiektyw do aparatu, używały właśnie tego trybu centralnie ważonego i robiły bardzo podobne. Robotę do tego, co się dzieje w trybie matrycowym, tylko właśnie na mniejszym obszarze zdjęcia. Jeżeli złapiecie bakcyla, żeby zrobić sobie eksperymenty, jak będzie wyglądała ekspozycja dla trybu centralnie ważonego i e, tego trybu matrycowego, to okaże się, że naprawdę różnice są niewielkie, ale też w zależności od sytuacji no, mogą się te zdjęcia troszeczkę różnić. Ja dla normalnych sytuacji używam trybu matrycowego, a w sytuacjach, w których chcę troszeczkę bardziej kreatywnie podejść do rzeczy, używam trzeciego trybu i jest to tryb punktowy. I on najczęściej w, w większości aparatów jest związany też z punktem ostrości. Jest to taki mały kwadracik, który. W zasadzie bada około 5% kadru i przesyła nam informacje do aparatu, wskazując jaka powinna być ekspozycja w przypadku tego zdjęcia. I zapewne zauważyliście zdjęcie, które było miniaturą tego filmu, i w przypadku takich zdjęć wykorzystuje się często właśnie tryb pomiaru punktowego, dlatego że jeżeli światło pada na modeli, no to w zasadzie chcemy mieć te szczegóły w tym świetle. Nie interesują nas za bardzo te szczegóły w cieniach. Tak jak powiedziałem wcześniej, to wszystko jest też kwestią gustu. Natomiast jeżeli w takiej sytuacji użyjemy trybu punktowego, istnieje szansa, że nasze zdjęcie będzie bardziej klimatyczne. A chyba każdemu fotografowi powinno zależeć na tym, żeby po jakimś czasie jego przygody z fotografią, zdjęcia chodziły na taki wyższy poziom artystycznego kunsztu z wykorzystaniem plastyczności światła, w którym przyszło mu. Właśnie pracować. Żeby Wam to jeszcze w dodatkowy sposób obrazowo przedstawić, to powiem Wam, że ja właśnie taki tryb naświetlania, na którym na zdjęciach widoczne są szczegóły tylko i wyłącznie w świetle, nazywam naświetlanie na światła. A to się różni tym od naświetlania na, na cienie, że po prostu nie wydobywam tam yy, szczegółów z cienia. Nie interesują mnie one. Bardziej interesuje mnie to, żeby moi modele wpadli w taką pułapkę świetlną. Zanim jeszcze przejdziemy do tej takiej bonusowej rady, jeszcze jedna yy, uwaga. Zapomniałem oczywiście o tym powiedzieć, że kiedy korzystamy ze światła padającego, możemy także wykorzystać nasz światłomierz w aparacie. I otóż wyobraźcie sobie, że ja stoję w tej smudze światła, tam gdzie moi modele. Biorę ten aparat, przykładam do niego expo Disk i korzystam z trybu manualnego i po prostu kręcę sobie czasem lub też przysłoną. Do tego, żeby pokazywało mi się tutaj na środku przedziałki, że to jest dobra ekspozycja. To też oczywiście można robić bez ekspodisku, ja tutaj dodatkowo mierzę tym ekspodiskiem jeszcze temperatura światła, ale jeżeli nie przyłożycie ekspodiska, to tak samo oczywiście możecie patrzeć tutaj na ten wyświetlacz i ustawić ekspozycję tak, żeby pokazywała mniej więcej tutaj na środku podziałki. I wtedy oczywiście fotografujecie z drugiej strony, nie tutaj, gdzie stoją modele tylko od strony, od której świeci światło i macie prawidłowo ustawioną ekspozycję, ale uprzedzam, że to tylko się dzieje w trybie manualnym. Dlatego, że jeżeli zmierzycie w ten sposób w trybie AV albo TV, czyli preselekcji przysłony bądź czasu, kiedy obrócicie obiektyw w stronę modeli, to aparat na przykład na trybie matrycowym, czy też tym centralnie ważonym, on sobie obliczy całą ekspozycję na podstawie właśnie cieni i tego jasnego punktu, co z kolei może spowodować, że, że to zdjęcie będzie takie sobie, że nie będzie miało Klimatu, który chcielibyście uzyskać na swoich fotografiach. Bonusowa rada, którą zapowiadałem, jest bardzo prosta. Otóż włączamy sobie na naszym aparacie tryb Live View, czyli ten taki podgląd na ekraniku. I wtedy, kiedy chcecie w bardziej kreatywny sposób zapanować nad ekspozycją, nie ma problemu. Te wszystkie rzeczy, które dzieją się na przykład, kiedy przymykacie przysłonę, one są widoczne. Już na ekraniku, czyli odkąd mamy fotografię cyfrową, nauczenie się prawidłowej ekspozycji nigdy nie było prostsze. Możemy to robić w trybie live view, widzieć te nasze rezultaty. Chociaż są sytuacje, w których fotografowanie w trybie live view no, nie przynosi chluby lub też nie ma takiej możliwości. W związku z tym, jeżeli będziecie sobie eksperymentować, będziecie się uczyć tego, jak dobierać ekspozycję i jak. Zmienia się obraz w aparacie, kiedy przymykacie bądź też otwieracie przysłonę. To właśnie proponuję, żebyście poeksperymentowali, patrząc na ekran. No chyba, że tutaj część słuchaczy ma elektroniczny wizjer, ale domyślam się, że większość z oglądaczy tego kanału nie ma jeszcze wizjera elektronicznego, więc polecam Triple View. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten film okazał się godny oglądania. Jeżeli tak, to poproszę Was o zmasakrowanie przycisku kciuka w górę. Dzięki serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na kanale niezłe aparaty.